Witajcie! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się problemem ze smarowaniem pilarki 345 i 350. Jesteście ciekawi? To zapraszam do oglądania. I oczywiście do subskrypcji naszego kanału, ponieważ w następnym odcinku będzie test pilarki 592, który nie mógł się odbyć teraz ze względu na warunki atmosferyczne. Do naszego serwisu trafiła taka pilarka 350, gdzie klient popełnił podstawowy błąd, po prostu nie znał umiaru swojej siły i wyciągnął szpilki. Problem polega na tym, że zbyt mocno dokręcił prowadnicę, gdy jeszcze pilarka, nawet powiedzmy, było ciepły karter, bo ten karter też odbiera jakąś tam temperaturę z cylindra. Dokręcił za mocno szpilki i wyciągnął je. I tu jest problem ze smarowaniem, ponieważ tutaj, gdzie mamy osłonę tą karteru, w tym miejscu, gdzie jest napinacz, powinna być powierzchnia styku z prowadnicą i ta powierzchnia powinna być równa. No niestety w tym przypadku po odgięciu tego karteru nie ma tej powierzchni jak potrzeba i ucieka olej bokiem, czyli nie trafia na prowadnicę, lecz kapie od spodu piły. Natomiast pod napinaczem powinno być wypełnienie plastikowe, ono rozpiera ten karter. W momencie, kiedy została przeciągnięta szpilka, nagięło na tyle, że zmiażdżyło ten plastik i niemożliwe już było wetkanie nowego. No i przez to ta powierzchnia tutaj, tak, to jest, nie jest płaska, tak jak prowadnica. No i ten olej ucieka nam, tak jak kolega wcześniej zaznaczył, bokami, niestety nie trafia na prowadnicę. No i tutaj już niestety nic się nie da zrobić, tylko wymiana karteru, ale niestety do tej piły już są niedostępne oryginalne. Tu natomiast mamy problem ze smarowaniem tak samo, ale tu jest po prostu zbyt małe smarowanie. Jak widać, pilarka dookoła jest cała zaolejona, z tego względu, że była testowana przez mechanika. W momencie testowania pilarki na sucho, czyli nie w drewnie, olej zostanie częściowo wyrzucony z przodu pilarki, ale większość trafia na obudowę i później po odłożeniu takiej pilarki na półkę, no to normalne jest to, że z niej wycieknie. Dużo ludzi stwierdza, że ma problem z wyciekiem oleju. Natomiast to niekoniecznie jest wyciek oleju, tylko normalne po prostu ściekanie oleju z elementów roboczych, czy po prostu nawet jeżeli wyczyścimy sobie, wytrzemy wszystko ładnie, pięknie, ale przed chwilą piła chodziła, odstawimy ją na półkę, to i tak zostawi plamę oleju z tego względu, że ciśnienie w zbiornik oleju powstanie i siłą rzeczy zostanie wypchane przez pompę oleju dalej. Wycieki powstają tak samo z uszczelek wszelkich, tak, które łączą pompę z karterem. No to jeżeli uszczelka zesztywnieje, no to siłą rzeczy już nie będzie ten dolegać do blachy na przykład, tak, bo tu nie zawsze jest blacha. Natomiast nie ma tej styczności, już odpowiedniej będzie wyciek. Czyli ta guma, która jest tutaj, ona bezpośrednio z pompy podaje nam na rowek w prowadnicy. Przez otwór, który jest tam w prowadnicy do smarowania, bezpośrednio już na dalej na rowek i na łańcuch. Najważniejsze co jest, że ludzie nie wiedzą, tak jak w tym przypadku, tym, żeby czyścić otwory smarujące. W tym przypadku jest oddzielny. W większości pił jest to otwór po prostu ten, co jeden centrujący, który zazwyczaj jeden z jednej strony chodzi na pinacz, a z drugiej strony na smarowanie. Z drugiej strony już jest zatkany, widzę. Odwróć na drugą stronę. Już jest zatkany. Już jest przytkany. No tu jeszcze by smarowało, ale już tak słabo. Czyszcząc prowadnicę, przeciągamy jakimś cienkim śrubokręcikiem lub nożykiem przez prowadnicę od zębatki w dół. No i ważne, żeby wydłubać po prostu to, co się w otworze smarującym znajduje. No i wiadomo, jak ten olej nie trafi na prowadnicę, to gdzieś musi polecieć. Czyli leci spod osłony. Bo ciśnienie, które powstaje tworzone przez pompę, no to gdzieś musi ulecieć. To tak jak tutaj kolega przed chwilą powiedział, jeżeli jest zatkany ten otwór w prowadnicy, to ten olej, no pompa wiadomo, musi tłoczyć ten olej na prowadnicę, ale jeśli nie ma gdzie, no to tak naprawdę musi którędyś wypłynąć i prawdopodobnie to jest główny problem tych wycieków, na których skarżą się klienci i często do nas trafiają właśnie pilarki, gdzie jest wyciek oleju. No to wiadomo, no, jeżeli jest zatkany ten kanał, no to musi gdzieś ten olej uciec, no i czyli ucieka nam dołem pilarki. Standardem też jest to, że po każdej skończonej pracy, już wcześniej wspominałem, że musi ten olej zlecieć po prostu
z tych okolic roboczych i nie widziałem w sumie piły, którą testowałem, żeby ten olej nie zlatywał. Biorąc pod uwagę to, że tutaj jest ta guma i ten kanał olejowy, więc w trakcie pracy w tej pilarce to on się wypełnia olejem, aż dotąd nawet. Więc gasząc tą pilarkę, ten olej musi gdzieś ściec, czyli między tymi tutaj szczelinami ucieka i zlewa nam w dół pilarki. Dlatego zawsze tu w tych okolicach po pracy jest wyciek. Z tego wycieku olej jest penetracyjny i potrafi na przykład na półce, nam gdzie trzymamy pilarkę, zrobić się delikatna kałuża nawet z niego. Druga sprawa, że tutaj jak jest obudowa, tak samo widać, że wszędzie jest zaolejone. Tak? W większości przypadków to jest w miarę czysta, tak, ta obudowa naprawdę. Wszystko jest zabite trocinami. I te trociny z pozoru wydają się, że nie są zaolejone, ale one są nasiąknięte tym olejem. I w dłuższy czas stania po prostu ten olej penetruje te trociny coraz niżej, schodzi sam olej i zaczyna skapywać. To też jest odbierane przez klientów jako wyciek. Uwaga, czyszczenie prowadnic, krok pierwszy. Ustawiamy nożyk najlepiej pod skosem, tak delikatnie. Tu nie chcę iść, ale tak pięknie wychodzi. Ważne jest, żeby nie przeciągać w drugą stronę, bo tutaj sobie zabijemy po prostu tą gwiazdę, ona prędzej czy później wciągnie do środka pomiędzy swoje kuleczki. I dobrze jest, jak ktoś ma możliwość, to przedmuchać ten otwór powietrzem, bo też ciężko jest wydłubać troszkę, ja to standardowo wydmuchuję powietrzem. Co jakiś czas, według mnie tak, bo każdy powie, że może nie mam racji, tak? Które ścięcie powinien przegazować piłę, żeby łańcuch był w stanie wyrzucić te trociny. Ja na przykład tnąc zauważyłem, że takie coś się dzieje, kilka cięć robimy i dodaję gazu, nic się nie dzieje, nie wyrzuca mi oleju z prowadnicy, po jakimś czasie wyrzuca część tych trocin i zaczyna lecieć olej. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, żeby stosować olej przeznaczony do smarowania pił łańcuchowych. Nie dlatego, że on ma jakieś specjalne właściwości, tylko dlatego, że trzeba dbać o środowisko. No, taki olej jest w 70% biodegradowalny i jest dostępny na naszej stronie lasogród.pl w przystępnych cenach. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej filmików serwisowych z pilarek serii 300. I pamiętajcie o polubieniu naszego kanału. Do zobaczenia, cześć!